Zastanówmy się, jak można mierzyć objętość płynów po amerykańsku, czyli przy pomocy jednostek używanych w USA. Najmniejsza jednostka objętości płynów, o jakiej usłyszycie w Stanach Zjednoczonych, jest często używana w przepisach kulinarnych. Jak chcesz upiec ciasto, to na pewno ją spotkasz. Najmniejsza to łyżeczka. Większość z nas wie, jak wygląda przedmiot nazywany łyżeczka albo łyżeczka do herbaty. Amerykańska jednostka objętości płynów o nazwie łyżeczka to mniej więcej tyle, ile zmieści się w łyżeczce, którą każdy z nas ma w kuchni, w szufladzie ze sztućcami. Jeżeli jakiś przepis mówi, że mamy dodać łyżeczkę cukru, czy łyżeczkę soli albo oleju, to jest to właśnie najmniejsza ze wszystkich łyżek, jakie macie w szufladzie. Jeżeli dodamy 3 łyżeczki, to mamy kolejną jednostkę, którą też jesteście w stanie znaleźć w swojej kuchni. Mnożymy objętość jednej łyżeczki razy 3 i mamy łyżkę. 3 łyżeczki równa się 1 łyżka. I jedna łyżka to objętość, jaka się mieści w większych łyżkach, które macie w szufladzie w kuchni, w łyżkach tak zwanych stołowych. Te większe, którymi jemy zupę, to właśnie objętość jednej łyżki. Są oczywiście jeszcze większe jednostki. Jeżeli weźmiemy 2 łyżki czegoś, to będzie to objętość jednej uncji. Ale musicie być tu ostrożni. Chodzi o uncje używane w mierzeniu objętości płynów. System jednostek amerykańskich nie jest super jasny i mega oczywisty, bo mamy też uncję używaną przy ważeniu. Uncja stosowana przy ważeniu to 1/16 funta. A tutaj mamy uncję, którą stosujemy przy mierzeniu objętości płynów i którą możemy określić jako 2 łyżki, albo jak zaraz zobaczymy, jako 1/8 szklanki. Możecie zapytać, dlaczego one obydwie nazywają się uncja? Skąd to się wzięło? Jest pewna zależność. Jeżeli weźmiemy odrobinę więcej niż 1 uncję wagową wody, to objętość tej wody będzie wynosiła 1 uncję objętościową. Czyli dla wody uncja wagowa jest bardzo blisko uncji objętościowej. Prawie taka sama ilość wody waży 1 uncję i ma objętość 1 uncji. Ale oczywiście to 2 różne rzeczy. Waga i objętość to nie to samo. Uncja wagowa i uncja objętościowa to nie to samo. Jeżeli zastanawiacie się, co można mierzyć takimi jednostkami, to widać już z ich nazw, że są to sprawy kuchenno-kulinarne. Jeżeli pieczemy ciasto, to posługujemy się łyżeczkami i łyżkami. 1 uncja to może być miarka przy mieszaniu jakiegoś lekarstwa. Często lekarstwa mają na zakrętce taki mały kubeczek, do którego lekarstwo się nalewa. Często jest na nim kreska oznaczająca 2 łyżki, czyli 1 uncję. Jeżeli dodamy do siebie 8 uncji, to otrzymamy szklankę. Szklankę większość z nas w kuchni ma. A niektórzy mają jeszcze taką miarkę w kuchni, która ma zaznaczoną objętość cup. To właśnie objętość mniej więcej jednej szklanki. Czasami w przepisach na ciasta czy inne wypieki jest powiedziane, że mamy dosypać czegoś 1 szklankę, na przykład 1 szklankę mąki. Większość kubków i filiżanek, które macie w kuchni, również ma objętość jednej szklanki albo mniej więcej jednej szklanki. Jeżeli spojrzycie na puszkę coli, to typowa puszka coli ma objętość 12 uncji. Nie 8, tylko 12 uncji. Czyli typowa puszka coli to 1,5 szklanki. Cała szklanka 8, jeszcze pół, czyli 4 razem 12 uncji, 1,5 szklanki. To daje nam mniej więcej pojęcie, ile to jest jedna szklanka objętości płynu. Jeżeli weźmiemy 2 szklanki objętości płynu, to razem będzie to kolejna jednostka, 1 pinta. Pinta to jednostka zupełnie nieużywana obecnie w Polsce. Kiedyś była używana, zanim wprowadzono w Europie system metryczny. 1 pinta to 2 szklanki, czyli około 0,5 litra. Duży kubek do kawy czy herbaty też ma objętość mniej więcej 1 pinty. Taki mega wielki kubas. Jedziemy dalej. 2 pinty to kwarta. Też już dawno w Polsce nieużywana. 1 kwarta to mniej więcej 1 litr. Litrowe kartony wszyscy znamy ze sklepów spożywczych. Litr to mniej więcej tyle, co 1 kwarta. A jeżeli dodamy do siebie 4 kwarty, to otrzymamy galon. I z galonem jest trochę łatwiej. Również nie jest używany w Polsce, ale zdarza się, że można kupić w dużych butlach wodę mineralną. Jej objętość jest podana właśnie w galonach. Takie duże butle to 5 galonów amerykańskich, czyli w litrach wychodzi około 18,9. To dlatego, że system tych dużych butli chyba wymyślono i opatentowano właśnie w USA. W Ameryce najpopularniejszą objętością opakowań do mleka jest właśnie 1 galon. My takich nie mamy. 1 galon
To niecałe 4 litry. Widzieliście w sklepie 4-litrowy karton mleka? A Amerykanie podobno mają właśnie takie opakowania do mleka. Co kraj, to obyczaj. No to powtórzmy sobie jeszcze raz wszystkie jednostki używane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Niestety niekompatybilne z tym, co się dzieje w świecie jednostek poza USA. W tym spisie jednostek mnożyliśmy wszystko zaczynając od najmniejszych, od łyżeczki. Ale możecie też zacząć od środka i korzystać z przeliczania wszystkich jednostek na uncję. Tu jest jedna uncja, szklanka to 8 uncji, pinta to 2 szklanki, czyli 16 uncji. Jeżeli 16 pomnożymy razy 2, to będą 32 uncje, czyli 1 kwarta. Jeżeli 32 pomnożymy razy 4, to będzie 128 uncji, czyli 1 galon. Następnym razem, kiedy będziecie akurat na wakacjach w USA i będziecie kupowali coś w sklepie, to możecie sobie poprzeliczać. Możecie kupić kwartę mleka, ale możecie poprosić o 32 uncje mleka. Na to samo wyjdzie.